Cześć Boże, jestem księdzem decyzjalnym, misjonarzem. Już od sześciu lat pracuję na misjach. Moja ostatnia misja to Boliwia. Miałem dwie parafie, w takich można powiedzieć zupełnie skrajnych warunkach, bo jedna to była w tropiku, w dżungli, a druga w górach, w andach. Jeszcze może nie jakoś tak bardzo wysoko, ale na 2500 tysiąca metrów stała plebania, kościół, czyli tak jak. W Polsce najwyższy szczyt. Skąd się wzięła myśl, żeby jechać na misję? Kiedy byłem klerykiem, pamiętam, przyjeżdżali do seminarium misjonarze z różnych części świata i opowiadali o misjach. Wtedy już tak myślałem, no jak to byłoby fajnie pojechać. No i być takim misjonarzem pracować z tymi plemionami, z ludźmi takimi pierwotnymi, wtedy miałem przynajmniej takie wyobrażenie, że to ci jeszcze ludzie tam na misjach to chodzą, no, prawie że nadzy, że ta cywilizacja w ogóle do nich nie dotarła i tak dalej. Później jako kleryk miałem też możliwość wyjeżdżać na Syberię, żeby pomagać w parafii katolickiej w Jekaterynburgu czy gdzieś na Ukrainie, w Latyczowie. Miałem okazję też być na takich wakacjach dla dzieci, wakacje z Bogiem na Białorusi, i tak jakoś myślę, że kiełkowało to powołanie misyjne. I tak wszystko to dorastało we mnie, ta chęć wyjazdu, kiedy zostałem już wyświęcony na księdza decyzji siedleckiej, Ta myśl gdzieś tam była. Oczywiście na początku zająłem się pracą duszpasterską i takim zaoferowany tym wszystkim, co się działo, blisko mnie. E, jakoś tak zapomniałem na chwilę, ale krótką chwilę, bo już po roku e, poprosiłem księdza biskupa o pozwolenie na wyjazd na misję. Wtedy jeszcze nie wiedziałem dokąd. Wpisałem tylko w podaniu, że chcę jechać do Ameryki Południowej. E, oczywiście musiałem jeszcze troszeczkę poczekać e, na, na zgodę. E, po kilku latach otrzymałem zgodę i wtedy, e, no właśnie, zrodziła się e, propozycja. Dostałem propozycję, żeby jechać do Boliwii żeby zastąpić jednego księdza już z naszej decyzji, który tam był, żeby pracować w takiej małej miejscowości Bulobulo, Bulo, właśnie w tropiku, w tej części Boliwii tropikalnej. I tam się uczyłem wszystkiego, zobaczyłem też, że te misje to nie są takie, jak ja miałem, jakie miałem wyobrażenie wcześniej, że to rzeczywiście tam latają nady ludzie, czy tylko łódkami pływają i po drzewa chodzą. Nie, to życie jest, życie było troszeczkę inne, i myślę, że na samym początku już chyba za, trzeba zaznaczyć, że e, Boliwia jest bardzo zróżnicowana. I są duże miasta, takie jak Santa Cruz, jak La Paz, Stolica czy Cochabamba, e, gdzie jest e, to życie w miarę normalne. Są wielkie domy, są sklepy, są e, kina, nawet e, baseny, restauracje i itd. Ale są też części Boliwii, gdzie to życie jest takie, no, powiedzmy, mniej cywilizowane. Ja miałem okazję właśnie pracować w takich miejscach. Bulo Bulo to wtedy to miasteczko miało około 5 tysięcy mieszkańców. Było położone przy głównej trasie z Santa Cruz do Kociakamby w Tropiku. No niesamowite, to są takie zwłaszcza te pierwsze przeżycia, te pierwsze spotkanie z rzeczywistością tropikalną. Co dla mnie wcześniej było tylko takie no, znane z telewizji, to co gdzieś tam widziałem, jak to wygląda. Tutaj miałem na co dzień papugi, tukany, jakieś dziwne zwierzęta, inne, yy, krokodyle czy jakieś tam węże. To wszystko, co było takie wcześniej znane tylko z telewizji, stało się codziennością. I tak jak na początku to wszystko zachwyca, bo to takie super, bo to trzeba zrobić zdjęcie na Facebooka, jeszcze wrzucić czy gdzieś tam. No to później się okazuje, że to jest takie uciążliwe, nie? że to jest takie trudne no, do, przyzwyczaić się do tego, zaakceptować, po prostu żyć w takim, w takim środowisku. Z czasem jednak to się stawało codziennością. Już później jakoś tam nie wzbudzało we mnie emocji widok jakichś dziwnych żółwi, czy jakichś takich wielkich jaszczurek, które biegły, czy węża takiego trzymetrowego, który przepełzał akurat przez drogę. To była codzienność. To, to była właśnie, tak jakby powiedzieć, otoczka całej tej pracy. Bo co robi misjonarz na misjach? No, praca jest podobna do pracy każdego księdza. To są e, katechezy, to jest sprawowanie sakramentów, Eucharystia codzienna, e, chrzty, śluby. To jest praca duszpasterska, którą sprawują księża na całym świecie, jest bardzo podobna. Ale otoczka i środowisko i miejsce sprawowania tych sakramentów jest zupełnie inne. Mi się z dzieciństwa, zresztą z całego mojego życia tutaj w Polsce, zawsze miałem taki obraz. Bożego Narodzenia, pasterki, idziemy z, jeszcze jako, jako mały chłopak, idę z rodzicami do kościoła, po śniegu, ten śnieg skrzypi, jest zimno. Do mojej rodziny parafii też miałem kawałek, no spory kawałek, parę kilometrów, żeby iść pieszo i to Boże Narodzenie zawsze mi się takie kojarzyło z, no, z, z tym mrozem, z takim klimatem, z tymi kolędnikami naubieranymi w kurtki, w czapkach i tak dalej, zmarznięci. A tutaj nagle się znajduję w warunkach, gdzie e, idę na pasterkę jest 38 stopni. Się leje ze mnie, e, śpiewane są kolendy, niektóre nawet na te same melodie, jak polskie cicha noc na przykład, i Ale w ogóle nie ma tego klimatu, nie ma choinek. Zamiast, chominek, choinek są palmy, zamiast, e, no właśnie, zamiast jakiegoś sianka no to, to jakiś busz rośnie i tak no zupełnie taki inny klimat, w czasie mszy świętej na pasterce po prostu pot się leje. nie da się w żaden sposób tego zahamować, wiatraki kręcą się na maksa, ludzie śpiewają kolędy i się radują, myślę co to za Boże Narodzenie, przecież to w ogóle nie ma tego klimatu takiego polskiego. No to są te różnice, z którymi musimy się zmierzyć, co nie znaczy, że, no, że to Boże Narodzenie na przykład jest nieważne. Nie, bo to nie o to chodzi. Zresztą tam, gdzie Pan Jezus się urodził w Betlejem, też zupełnie był inny klimat i to Boże Narodzenie zupełnie inaczej wyglądało. To jest tylko nasze wyobrażenie naszego dzieciństwa, naszego wychowania, naszej kultury. Moja druga parafia, w której pracowałem, to jest Aikile w Andach. W górach wysoko na 2,500 metrów. Ale chyba myślę, że naj... wioski najwyżej położone już były nawet może i po 4000 metrów położone, najniższe 1800. Do parafii należy prawie 100 wiosek. Te wioski są rozsiane po, po całym, no, po takim dużym terenie, do niektórych do najdalszej wioski, Lasecha się nazywa. To są jakieś 3 godziny jazdy samochodem, dwie godziny w zależności. To, się, to wszystko jest takie wymierne. Nie da się dokładnie powiedzieć, ile tam się jedzie. Nawet y, ten, jakaś nawigacja nie wyznaczy trasy, bo po prostu nie widać tych dróg. Y, wystarczy, że spadnie deszcz, ta droga już jest popsuta, ta droga jest zrujnowana i ten czas po prostu się wydłuża. Ale to są jakieś 2-3 godziny jazdy samochodem, a później jeszcze jakieś 6 do 8 godzin pieszej wspinaczki wysokowanych, żeby dojść. Do najdalszej wioski. To teraz możemy sobie wyobrazić, no, ile razy w ciągu roku można dotrzeć do tych ludzi. Moim założeniem było, żeby przynajmniej raz w roku dotrzeć do nich, żeby tam sprowadzić Eucharystię, spowiadać, wygłosić katechezę, żeby coś im powiedzieć o Panu Bogu. I tak mi się udawało. Raz w roku dotrzeć do każdej wioski. Były wioski, do których przyjeżdżałem trzy razy w roku, cztery razy w roku. Były inne miejscowości bliżej, gdzie już później nawet asfalt był. To się udawało dojechać raz w miesiącu czy nawet co tydzień. Ale teraz możemy sobie wyobrazić, jaki jest poziom tych ludzi, poziom takiej wiedzy religijnej, bo trudno oceniać jakąś wiarę, bo tego nie, nie, nie mamy jakiegoś takiego miernika, żeby stwierdzić, czy ta wiara jest głęboka, czy nie jest głęboka, czy ten człowiek wierzy, czy nie wierzy, czy jakoś jest tam blisko Pana Boga, czy daleko Pana Boga. Ale możemy zmierzyć na przykład wiedzę, czy on coś wie o Panu Bogu. Skoro raz w roku czy dwa razy w roku ma możliwość słuchania katechezy, ma możliwość przyjmowania sakramentów, no to możemy się łatwo domyśleć, że ta jego wiara, ta jego wiedza no, po prostu jest bardzo mała. A mimo wszystko wierzą i chcą, żeby ksiądz przyjeżdżał chcą żeby ksiądz sprawował eucharystię żeby mówił im coś o Panu Bogu dla mnie to zawsze było takie aż wzruszające kiedy przyjeżdżałem do wioski Ci ludzie tak wybiegali, z taką radością witali, czasami to naprawdę było takie tak niezwykłe, i wzruszające, jakby coś wielkiego się wydarzyło, bo rzeczywiście działo się coś wielkiego, bo przyjazd misjonarza był no, równoznaczny z przyjazdem jakby samego Pana Boga, bo była sprawowana Eucharystia, Pan Bóg przychodził do nich w sakramencie czy w innych sakramentach spowiedzi. I na koniec, kiedy wyjeżdżałem z, od tych ludzi, takie słowa, które ciągle mi brzmią w uszach: Ojcze, nie zapomnij o nas. Ojcze, nie zapomnij o nas, przyjeżdżaj do nas jak tylko możesz, jak najczęściej. Przyjeżdżaj do nas, my tutaj czekamy, nie zapominaj o nas. To było takie motywujące w tej pracy i taka zachęta, może takie pocieszenie, nie wiem jak to nazwać, ale to jakoś tak budowało no, w to sens tej pracy misyjnej, bo oczywiście były też sytuacje, kiedy przyjeżdżałem po iluś tam godzinach jazdy, czy jakiś tam trudach, żeby się dostać do wioski, a była jedna albo dwie osoby, albo nie było nikogo. No i wtedy też przychodzi takie no, zniechęcenie, no. czy to wszystko ma sens, czy jeszcze w ogóle jest sens jechać do nich, czy jest sens e, cokolwiek robić dla nich, skoro oni to olali. E, i pamiętam, kiedyś się podzieliłem z takim jednym księdzem, właśnie taką myślą, że to wszystko no, jakoś takie słabe, czy to wszystko ma jeszcze sens, czy to warto ponosić takie trudy dla tych ludzi, skoro oni no, tak to olewają. On do mnie mówi, zacytował Pismo Święte i mówi, a jak mają wierzyć, skoro nikt im nie głosił? No i rzeczywiście, tak mi się trochę głupio zrobiło, aż zawstydziłem się i myślę, że rzeczywiście, skoro nikt mnie nie głosił, jak, jak, jak mają wierzyć, jak mają wiedzieć, jak postępować. Łatwo nam oceniać właśnie innych ludzi, łatwo nam oceniać jakieś tam to, to co widzimy, ich zachowanie i tak dalej, ale nie wiemy do końca, jakie są podstawy ich zachowania, dlaczego tak się dzieje, dlaczego no skąd to się bierze i tak dalej. I rzeczywiście sens bycia na misjach to jest ogłoszenie Ewangelii, przede wszystkim swoim życiem, po prostu być świadkiem, że ja wierzę w Pana Boga, że ja Mu ufam, że ja się modlę, pokazać tym ludziom no właśnie modlitwę, jak się modlić. Oczywiście tego też tak, tak łatwo się nie da nauczyć, nie? To po prostu trzeba praktykować. Ale... Ja się uczyłem tego i ciągle się uczę, żeby poznać tych ludzi, żeby do nich dotrzeć, żeby jakoś przekazać im Ewangelię, żeby zobaczyli, że to co, to, co głosi misjonarz, to, co głosi ksiądz, nie jest tylko jakąś tam nauką z książki, ale że rzeczywiście to jest spotkanie z Panem Bogiem, to jest relacja z Nim, to jest no, bycie z Panem Bogiem w takiej codzienności, w każdym momencie naszego życia.